w cieniu twoich rąk. Ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłem, bądź nadziei dnie. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie. W cieniu twoich rąk, w cieniu twoich rąk, ukryj proszę mnie. Boję się, gdy wokół mrok, gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłem, bądź nadziei dnie. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, głosem w sercu mym. Ręka, która trzyma mnie, ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dnia. Jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś, chwyć mnie i nieś. Niech nie.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga, Ojca Wszechmogącego i od Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i przez krew swoją uwolnił nas od grzechu, niech będą z wami wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, żyje i niesie zbawienie. On i naszego brata Staszka obdarzy życiem, które nie ma kresu. Naszym stałym mieszkaniem nie jest przecież ziemia, ale naszą ojczyzną jest niebo. Podnieśmy więc nasze oczy ku górze, gdzie jest Pan, gdzie jest życie i zbawienie. Ten, który odszedł tak młodo, już jest wolny od tych wszystkich cierpień, które niesie życie doczesne. Niech nasza modlitwa przy tym pogrzebie wypływa z wiary. Niech nasz ból koi ta Eucharystia, w której przychodzi Pan, mówiąc do nas słowa nadziei i wzywając do wiary. Serca nasze są wypełnione smutkiem, bólem, cierpieniem. I to wszystko wyraża czarny kolor szat liturgicznych. Ale nie jesteśmy pogrążeni w rozpacz. Te aplikacje złote na szatach liturgicznych wskazują na światło, na słońce, na Chrystusa, który jest Zbawicielem. O nim przypomina też ten paschał płonący pośród nas, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. A nadzieję zbawienia wyraża też biel tej trumny, która skrywa ciało świętej pamięci Staszka. Niech ta świadomość towarzyszy nam w czasie sprawowania tej świętej liturgii. Bóg miłosierny daje odkupienie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się, Panie Jezu, nasz Zbawicielu. Ty wydałeś się na śmierć, aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia. Pokornie Cię błagamy, abyś pocieszył wszystkich płaczących, którzy się modlą za drogiego im zmarłego. Panie święty i nieśmiertelny, który przez śmierć swoją otworzyłeś Twoim wiernym bramy życia, odpuść naszemu bratu wszystkie grzechy. Królu przedwieczny, nie oddalaj go od siebie, lecz swoją zwycięską mocą wprowadź go do miejsca światłości, szczęścia i pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieku i stan niechaj oświeci. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchu Świętym, chcemy otwierać się na Boże Słowo, na obecność Chrystusa w tej przenajświętszej ofierze, którą chcemy złożyć, prosząc o szczęście wieczne dla zmarłego Stanisława. Niech Duch Pocieszyciel przenika nasze serca i prowadzi nas w tej modlitwie. Przeprośmy za nasze słabości, byśmy z czystymi sercami stawali przed Panem. Panie Jezu, który nie opuszczasz pokładających w Tobie nadzieję, zmiłuj się nad nami. Chryste, który ofiarowując się za nas, uczyniłeś swoją śmierć narzędziem naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz nas wszystkich zgromadzić w szczęśliwej wieczności, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę Stanisława, któremu kazałeś odejść z tego świata. Ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał, wprowadź go do prawdziwej Ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek z Ramataim, sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sofu, Efratyjczyka. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Silo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu Zastępów. Byli tam dwaj synowie Hellego, Hofini i Pinhas, kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej, Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Oto słowo Boże. Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.
bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Cześć, tu Stanisław. Ponad 2 lata dostawaliśmy nagrania, w których Staszek opowiadał o swojej walce z chorobą. Dzielił się także fragmentami z Biblii, komentował je, motywował nas. ...989 dni trwały te wyjątkowe rekolekcje. Przez ten czas staraliśmy się towarzyszyć, wspierać Staszka, rodziców Magdę, Artura, Antka. Od początku modliliśmy się o cud uzdrowienia. Liczba osób modlących się rosła jak lawina śnieżna. Gdy z medycznego punktu widzenia nie dało się już nic zrobić, modliliśmy się jeszcze goręcej. Próbowaliśmy wszystkich sposobów. Były msze święte, modlitwy wstawiennicze, różańce, pielgrzymki, nabożeństwa. W domu Burych było więcej relikwii niż w niejednym kościele. Spektakularnego cudu uzdrowienia nie było. Wielu z tego powodu może czuć się zawiedzionych, obrażonych, nawet wkurzonych na Pana Boga. Bo przecież skoro jest wszechmocny i dobry, to Staszka powinien uzdrowić. To nasze czysto ludzkie myślenie.
Albert Einstein powiedział, są dwie drogi do przeżycia życia. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem, a druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Jestem głęboko przekonany o tym, że życie Staszka było jednym wielkim cudem. Nie chodzi jedynie o to, że lekarze dawali mu od 3 do 12 miesięcy, a on przeżył 32 miesiące i 14 dni. Chodzi o to, że życie Staszka było cudem, bo było przeniknięte Bogiem. Słyszeliśmy o tym na każdym filmiku, na zakończenie z jego charakterystycznym, optymistycznym niech Pan będzie z wami. Powtarzaliśmy sobie niejednokrotnie, że po ludzku zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Przecież modliliśmy się wystarczająco dużo, długo, gorąco, wytrwale, ufnie. Staszek rozumiał to doskonale. Pamiętam, rozmawialiśmy w październiku. Miałem okazję spotkać się bezpośrednio z przyjacielem ze szkolnej ławy, błogosławionej Chiary Lucebadano. I po tym, jak też odprawialiśmy mszę świętą u niego w domu za stawiennictwem Chiary i nic się nie wydarzyło, mówiliśmy, że przecież Bóg jest dobry, On może zrobić cud w każdym momencie. Jeżeli tego nie robi, to dlatego, że ma lepszy plan. I on to rozumiał. Dlatego też mówiliśmy o tym, że trzeba tworzyć księgę cudów, bo przez te ponad 32 miesiące wiele cudów się już wydarzyło, mniejszych i większych. Żyć tak, jakby cudem było wszystko. O tej jego wielkiej bliskości z Bogiem świadczy wiele szczegółów z jego życia. Ja wspomnę tylko niektórych. Jego ostatnie, dłuższe zdanie, które wypowiedział. Magda wysłała mi SMS-a 2 stycznia. Powiedziałam mu, że go kocham, a on do mnie, ja ciebie też, najbardziej na świecie, oprócz Pana Boga. To było wyjątkowe i cudowne w jego zmaganiu się z tą chorobą, że stawiał Boga na pierwszym miejscu. To życie z Bogiem opierało się na dwóch fundamentach. Na Słowie Bożym i Komunii Świętej. O jego rozmiłowaniu się w Piśmie Świętym mogliśmy się przekonać chociażby poprzez jego komentarze do poszczególnych fragmentów, bo przecież te filmiki nie były tylko raportem z tego, jak się czuje i gdzie jest, ale były pięknym komentarzem życia przesiąkniętego właśnie Słowem Pana. Jako ministrant był zakochany w Eucharystii. Dziś rano jeszcze Magda przesłała mi jedno wspomnienie. Mówił, że lubi być w tygodniu na Eucharystii, bo nie ma żadnego ministranta i on jest sam. Bo wtedy po komunii może uwielbiać tak długo, jak chce. A nie, że są już inni ministranci, wiercą się i krzątają, już trzeba wstać.
mogę uwielbiać Pana tyle, ile chcę. Niesamowicie głęboka i dojrzała wiara, jak na takiego młodego chłopca. W piątek, kiedy próbowaliśmy się dostać do jego kanału na YouTubie Cześć tu Stanisław, gdzie nie było żadnego filmiku, w notatniku odnaleźliśmy hasło Sław Pana, podłoga tu. Sław Pana, tu. Wyjątkowa relacja z Bogiem. To nas wszystkich urzekło, zjednoczyło. W tym długim maratonie modlitewnym. I dodajmy, mamy nadzieję, że będzie przynosiło owoce. I o to chcemy się też dzisiaj szczególnie modlić. Żeby przykład, zmaganie się z chorobą Staszka, jego śmierć, jego pogrzeb, nie poszły w zapomnienie, ale przyniosły piękne owoce w naszym życiu. Pamiętam jak dziś pierwszy telefon, kiedy Magda powiedziała o tym, że zdiagnozowano u niego glejaka. Powiedziała: Mateusz, ale on chciał być księdzem. To nie może się wydarzyć, to nie może go dotknąć. On miał być księdzem. Pięknie nawiązał do tego w poprzednim roku ksiądz Paweł Stawarczyk, kiedy po Alfie, gdzie była mowa o chrzcie i o tej potrójnej funkcji wynikającej z naszego chrztu świętego, królewskiej, kapłańskiej i prorockiej, powiedział do mnie: powiedz rodzicom Staszka, że on, Staszek, już jest księdzem, jest kapłanem, bo składa ofiarę. Na mocy chrztu świętego składał ofiarę, pięknie wypełniał tę misję kapłańską, do której jest każdy z nas wezwany, każdy ochrzczony. Dla mnie niesamowicie wyjątkowe, wzruszające jest także to, że to jego przejście z życia do życia dokonało się w wyjątkowym czasie. Dokonało się w pierwszy czwartek miesiąca. To jest dzień kapłański, dzień, w którym dziękujemy za sakrament Eucharystii. Dzień, w którym dziękujemy za sakrament święceń. Dzień, w którym modlimy się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Niesamowicie też w tych dniach prowadziły nas słowa Ewangelii. Ten pierwszy czwartek słyszeliśmy o tym, jak Jan mówi o Jezusie: oto Baranek Boży. Pierwszy piątek miesiąca, który jest tutaj w tym kościele szczególny, jest takim małym odpustem, a to, czego uczy nas ciągle ksiądz proboszcz, czyli przeżywanie tego comiesięcznego nawiązania do Paschy Pana, te dni odnowy duchowej. I słyszeliśmy w liturgii: oto ujrzałem niebiosa otwarte. To jest treścią tych dni. To jest treścią tego, co dokonało się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, w Zmartwychwstanie Pańskie. I to jest to, co przeżywamy za każdym razem w pierwszy czwartek, pierwszy piątek i w sobotę po pierwszym piątku miesiąca. I potem w niedzielę kulminacja, Dzień Zmartwychwstania. Że przychodzimy do Jezusa tutaj, tego, który jest Barankiem Bożym, który wykrwawił się za nas na krzyżu, jest tym, dzięki któremu niebiosa są na nowo otwarte.
To, co wydarzyło się pomiędzy Wielkim Czwartkiem a Niedzielą Zmartwychwstania, to jest największa akcja ratunkowa w historii ludzkości. Ostatnia, jako ostatnia, zostanie pokonana śmierć. My jeszcze jesteśmy skażeni, jesteśmy ofiarami konsekwencji grzechu pierworodnego. Ale już doświadczamy owoców odkupienia Jezusa Chrystusa. Choć jeszcze nie w pełni, to dopiero będzie w wieczności. Magda przesłała mi też wyjątkowy obrazek, który Staszek namalował, mianowicie jego wyobrażenie nieba. Bardzo mi się to niebo podoba, bo jest tam też lodowisko. Jest drabina i pod tą drabiną stoi rodzina. Staszek pierwszy w kolejce i później Magda, Antek i Artur na końcu. Natomiast w niebie widzimy tę postać centralną. Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan, który trzyma za rękę Ignasia. I wszystko to, co do szczęścia potrzebujemy, tak po ludzku patrząc. Bo jest i restauracja, akwapark z rwącą wodą. Ale Chrystus jest w centrum. A my w kolejce do nieba. Życie jako stanie w kolejce do nieba. On już jest po tej drugiej stronie. My jesteśmy jeszcze tutaj. Ale właśnie to jego wyobrażenie nieba otwiera naszą perspektywę, jak to zostało powiedziane na samym początku i tym się różnimy od osób niewierzących, że nie spotykamy się dzisiaj ze ścianą śmierci. Nie spotykamy się i nie rozbijamy się o rozpacz, że sobie popłaczemy trochę, ale ostatecznie mamy nadzieję, jesteśmy ludźmi nadziei, ponieważ nadzieja jest zasadzona w Jezusie Chrystusie. On pokonał grzech śmierci szatana i zaprasza nas do szczęścia. I ten czas naszego ziemskiego życia to jest takie stanie w kolejce. To te proporcje, też jestem pod wrażeniem tego, z punktu widzenia teologicznego to jest rewelacyjne. Że my nieraz sobie myślimy, że to życie nasze tutaj na ziemi to jest w ogóle coś, czego trzeba się trzymać tak kurczowo, że jak to stracimy, to jest koniec świata. Tymczasem ten młody chłopak w tej swojej wizji, wyobrażeniu nieba pokazuje, kiedy dopiero zaczyna się prawdziwe życie. I chcielibyśmy tak popatrzeć, nie tylko na to wydarzenie, ale na całą rzeczywistość, która nas otacza i na nasze patrzenie. Bo tylko ta perspektywa wieczności, która jest otwarta dla nas właśnie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, oto Baranek Boży, jeszcze raz nawiążę do tych słów z dnia przejścia, bo nie powiemy śmierci, bo On żyje. Z życia do życia Staszka Burego. Dane nam było przeżywać jeszcze sobotę, która nie była zwykłą pierwszą sobotą miesiąca, ale uroczystością objawienia Pańskiego, gdzie słyszeliśmy w Ewangelii to wezwanie, by przyjść i oddać Mu pokłon. I każdy z nas decyduje codziennie, czy będę jak Herod sprawiać wrażenie, że chcę oddać pokłon, ale tak naprawdę ostatecznie podpisuję wyrok na Boga i to ja czynię siebie Bogiem? Czy jestem jak mędrcy ze wschodu i uznaję Boga jako jedynego mojego Pana i Zbawiciela i oddaję Jemu pokłon? I o taką mądrość mędrców i Staszka Burego chcemy się dzisiaj modlić. By przychodzić do Jezusa i oddawać Mu pokłon. Bo to On jest tym, który jest godzien wszelkiej czci. On jest godzien wszelkiej chwały i On nas zaprasza do nowej ziemi i nowego nieba. Niedziela Chrztu Pańskiego i słowa
Tyś jest mój Syn umiłowany i nadzieja płynąca dla każdego z nas właśnie z sakramentu Chrztu Świętego. Dzisiejsze słowa, już nie przedłużając powołania i tego, jak Jezus mówi, że chce czynić nie tylko apostołów, ale także nas, rybakami ludzi. Chcielibyśmy prosić więc Ducha Świętego w tej Eucharystii, dziękując za dar życia, za świetlany przykład umiłowania Pisma Świętego, Eucharystii, Staszka, o to byśmy i my potrafili stawiać Boga na pierwszym miejscu, byśmy czerpali mądrość ze Słowa Bożego, byśmy z Eucharystii czynili centrum każdego tygodnia, a nawet tak jak Staszek powtarzał w tych swoich filmikach, najważniejsze 30 minut dnia. Niech też ta nasza modlitwa będzie wołaniem o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne, a nade wszystko nowe życie dla nas, nowe życie wynikające ze chrztu, wynikające z godności dziecka Bożego. Niech ono będzie rzeczywiście składaniem ofiar, niech będzie służeniem drugim i niech będzie głoszeniem. Niech Duch Święty prowadzi nas w tej liturgii, by to ona przemieniła nasze życie i sprawiała, że kolejne dni będą bardziej owocną współpracą z Bożą łaską. Dobremu Bogu przedstawmy teraz nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił całemu światu nadzieję zmartwychwstania w Chrystusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia i doświadczenia życiowe złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego Stasia, aby po trudach i doświadczeniach swojego krótkiego ziemskiego pielgrzymowania mógł uczestniczyć wraz ze swoim braciszkiem Ignasiem w uczcie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i zmarłych z rodziny Stasia. Szczególnie polecamy babcię Wiesławę, wuja Krzysztofa, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i chwały nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców Magdę i Artura, brata Antosia, rodzinę i najbliższych zmarłego Stasia, aby w tajemnicy świętych obcowania znaleźli pociechę i nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej Eucharystii, abyśmy pamiętali, że po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty znasz nasze serca, wiesz, czego potrzebujemy. Udziel nam tego, co jest dla nas najlepsze, bo tylko Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławione, Tyś dał.
się i stało. Tyś dał, tyś wziął, Twoja jest wola i Twoja jest moc. Tyś dał, tyś wziął, Twoja jest wola i Twoja jest moc. Mówiła, głos mu drżał. Tyś dał, tyś wziął, modliła, bluźnić chciał. Tyś dał, tyś wziął i nie nawiedził nigdzie w słowiech swoich. Nieprawości drogi tyś dał. Tyś dał, tyś wziął, Twoja jest wola i Twoja jest moc. Tyś dał, tyś wziął, Twoja jest wola i Twoja jest moc. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Stanisława i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł w nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest zbawieniem świata, On jest życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Stanisławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech będzie zawsze z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyjął, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrozumiała. Komunię Świętą w naszym Kościele przyjmujemy przy klęcznikach, zasadniczo w postawie klęczącej. Po dwie osoby na zmianę, tak żeby sprawnie wszystko mogło przebiegać. Również jeden z szafarzy Eucharystii podejdzie na chór, więc bardzo proszę nie schodzić, też będzie prościej. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej. Mój Pan w tym sakramencie, pełen potęgi swej. To ten, co zstąpił z nieba,
co życie za mnie dał. Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc. To ten, przed którym światło pali się w dzień i noc. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, kto poi duszę moją, kto zna miłości żar. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni, stajemy się widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu.
królowi wieków, dla którego wszystko żyje. Pójdźmy, pokłońmy się. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, znośmy okrzyki na cześć opoki naszego zbawienia. Przystąpmy przed oblicze Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Królowi wieków, dla którego wszystko żyje, pójdźmy, pokłońmy się. Albowiem wielkim Bogiem jest Pan i wielkim Królem ponad wszystkich bogów. Głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór do Niego należą. Jego, dla którego wszystko żyje, pójdźmy, pokłońmy się. Morze jest Jego własnością, bo On sam je stworzył i ląd ukształtowany Jego rękami. Przyjdźcie, uwielbiajmy, padajmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Królowi wieków, dla którego wszystko żyje, pójdźmy, pokłonimy się. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Królowi wieków, dla którego wszystko żyje, pójdźmy, pokłonimy się. Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Stanisław, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Bardzo proszę spocząć jeszcze na chwilę. Bogu Najwyższemu należy się cześć, chwała i uwielbienie w życiu świętej pamięci Stanisława. To uwielbienie Bogu składaliśmy przez sprawowanie tej Najświętszej Eucharystii. Teraz przychodzi czas, aby słowo dziękuję skierować do ludzi. I pierwsze to słowo kieruję do świętej pamięci Staszka za jego przykład, za inspirację, którą był również dla nas, kapłanów, ale też i dla wielu tych, którzy go otaczali i kochali. Wielu doświadczyło też Jego miłości i dobroci. W imieniu Kościoła składam podziękowanie Mu za wszelkie dary, jakie złożył w duchowym skarbcu Kościoła. Wszystkie ofiarowane cierpienia, modlitwy, to zjednoczenie z Bogiem. To wszystko, co uczynił dla ludzi, to Wy najlepiej też znacie i każdy, myślę, mógłby złożyć tutaj w tym momencie świadectwo. Nie ma na to niestety czasu w tym momencie, ale jest strona parafialna, tak prosto zatytułowana: cześć tu Stanisław.pl. I tam można składać wszelkie świadectwa, do czego zachęcam. To nie chodzi o to, żeby wychwalać Stanisława, chodzi o to, by oddawać cześć Bogu, który tak wielkich rzeczy potrafi dokonać, również posługując się tak młodym człowiekiem. Zachęcam, aby te świadectwa składać, tam zapisywać. Dziękuję tym, którzy okazywali miłość świętej pamięci Stanisławowi w ciągu tego krótkiego życia. To podziękowanie kieruję szczególnie do jego rodziców, do Antoniego, jego brata,
wszystkich tych, którzy go otaczali modlitwą, dobrocią, miłością. Nie sposób tu wymienić wszystkich, jak ksiądz Mateusz wspomniał. Liczba tych osób rosła lawinowo, kiedy tylko dowiadywali się o sytuacji Stanisława i jego bliskich. Dziękuję wam za udział w tej modlitwie pogrzebowej. Wszystkim kapłanom szczególne podziękowania kieruję do księdza Mateusza, przyjaciela rodziny, który tak wiele pomagał też Stanisławowi w tym trudnym czasie. Troszczył się o niego duchowo, ale chcę tutaj wspomnieć też i moich kapłanów, współpracowników, którzy także angażowali się w tą duchową opiekę i towarzyszenie Stanisławowi, także przez świętą Eucharystię. Każde dobro warto zauważyć, wspomnieć i znowu jest tego tak ogromna ilość, że tylko Pan Bóg do końca wszystkie te odruchy serca zna. Dziękuję za każdą formę okazywania miłości. Dziękuję też za te ofiary złożone na msze święte za świętej pamięci Stanisława. Proszę mi wybaczyć, że nie będę ich odczytywał, jest ich ogromnie dużo. A czas niestety płynie nieubłaganie i ciemności się zbliżają, a jeszcze trzeba dotrzeć nam na cmentarz, by tam dokonać ostatniego pożegnania. Dlatego wszystkie te osoby, które złożyły ofiary, będą również wyszczególnione na tej stronie. Cześć, tu Stanisław. Można tam ewentualnie zajrzeć. Tam będą też w miarę możliwości terminy mszy świętych, kiedy będzie ona sprawowana. Także w naszym kościele, ale też i w innych miejscach. Wspomnę, że w najbliższą niedzielę będzie msza święta o godzinie 10:00 w intencji rodziny świętej pamięci Stanisława. Oni też potrzebują wsparcia i pomocy, dlatego zapraszam do wspólnej modlitwy za rodziców, za brata i wszystkich, którzy potrzebują takiej pociechy w Duchu Świętym. Informacje jeszcze dotyczące tych, którzy udadzą się na cmentarz w Bierach. Tam jest mało miejsca przy cmentarzu, więc prosimy, żeby samochody zostawiać już przy kościele i na cmentarz udać się pieszo, to jest blisko. Tam złożymy doczesne szczątki świętej pamięci Stanisława w grobie na cmentarzu. A potem rodzina zaprasza do Gminnego Ośrodka Kultury w Bierach na spotkanie, na poczęstunek, by jeszcze trwać w tej bliskości i wspólnocie. Zapraszam w imieniu rodziny. Wyjeżdżając z kościoła również tylna brama jest otwarta. Łatwiej będzie wyjeżdżać wszystkim. Za chwilę zakończymy celebrowanie tej świętej liturgii. Kapłan udzieli błogosławieństwa, rozesłania, bo nie wszyscy przecież udają się na cmentarz. Potem będzie chwila, w czasie której kapłani zmienią szaty liturgiczne, by przygotować się do odprowadzenia Stanisława na cmentarz. W tym czasie jeszcze kapelka zagra i zaśpiewa. W niej też przecież Stanisław uczestniczył i się udzielał. W ten sposób też chcą go pożegnać. Niech ta liturgia będzie dla nas umocnieniem w tym trudnym z pewnością czasie, ale na pewno i błogosławionym. Do zobaczenia w niebie, tak kończyły się filmiki 1 i 2 listopada. Staszek, jako ten, który trenował też w klubie, przeskoczył mocno tę kolejkę. My nadal jesteśmy tutaj na ziemi. Niech to końcowe błogosławieństwo pomoże nam jak najpiękniej przeżywać tę naszą rzeczywistość, być ciągle gotowymi na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
przejście napawa nas smutkiem, bólem. Żegnamy jednak naszego brata Stanisława nie na wieki. Zobaczymy go kiedyś znowu w Bogu, w tej ojczyźnie, do której idziemy drogą wiary. Niech więc to pożegnanie wypełni nadzieja i modlitwa, a nie smutek i rozpacz. Ten, który ma w ręku ludzki los, on trzyma nad nami swą rękę i jest pełen mocy. Zaufajmy Bogu i trzymajmy się Jego łaski, abyśmy zawsze byli gotowi stanąć przed Nim i chwalić Go za miłość i wieczne zbawienie. Dziś moją duszę we ręce Twe powierzam. Mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze, do domu wracam jak strocony pielgrzym, a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. Stanę przed Stwórcą i przed moim Bogiem. On mnie z miłości wezwał do istnienia. Tchnął swego ducha, stworzył na swój obraz. Jak własne dziecko znał mnie po imieniu. Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. Do domu wracam jak strocony pielgrzym, a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę, tak niepodobny Boże mój do Ciebie. Nie każ mnie za to zbyt surowym sądem, rozpoznaj Ojcze swoje dziecko we mnie. Moją duszę w ręce Twe powierzam, mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. Do domu wracam jak strocony pielgrzym, a Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. Tułaczka moja już dobiegła kresu, dla moich oczu słońce ziemi zgasło. Tobie, mój Panie, znajdę pokój wieczny. Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały.
Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Stanisława. Mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem, przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze tylko informacja, że przy wyjściu z kościoła na stolikach są rozłożone obrazki z modlitwą. Zachęcam, żeby zabierać. Niech ten obrazek i zdjęcie przypomina też Stanisława i zachęca do dzielenia się dobrem. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Chroniąc mnie w nim.